Mój ojciec dostał kota w czasie I wojny światowej, kiedy to leżał w okopach przysypany ziemią i odłamkami cegieł. W uszach huczał mu huraganowy ogień pruskiej artylerii. Wyszedł stamtąd z trzęsącymi się rękoma i nerwowym tykiem oka. Muszę się ożenić, mruknął, patrząc na leżące bez życia ciała swoich towarzyszy. Na czworakach dowlógł się do pobliskiego lasu i spuścił spodnie. Był piękny zachód słońca. Stary szedł przez las gwiżdżąc. Niedługo potem skończyła się wojna. Ojciec za zasługi na froncie awansował na kapitana. Dostał nowy mundur, błyszczącą szablę, zgolił brodę, podkręcił zawadiacko wąsa i zaczął częszczać do wesołego miasteczka. Na karuzeli poznał moją późniejszą matkę, Adelę. Urodziłem się w listopadzie. Pamiętam moje dzieciństwo, jakby to było wczoraj. Czarnego kota Maćka, podwórzowego psa Burka i te dwa białe króliczki. Któregoś dnia ojciec przyniósł do domu koguta. Był to bardzo piękny ptak. Miał czerwony grzebień i zielone pióra. Ptak się szybko ze mną oswoił. Karmiłem go z ręki, więc chodził za mną jak pies. Potem zachorowałem na tyfus. Miałem dużą gorączkę, bolała mi głowa. Lekarstwa nie pomagały. Rodzice zawieźli mnie do szpitala. W szpitalu leżałem przez 3 tygodnie, walcząc z chorobą. Któregoś dnia, kiedy byłem bardzo słaby, do mojego pokoju weszła chuda, koścista kobieta w czarnych okularach. Synu, powiedziała, nazywam się siostra Agata. Przyszłam, żeby ci pomóc. Jeśli chcesz wyzdrowić, zacznij robić kolorowe rysunki. Sztuka ma właściwości lecznicze. To mówiąc, położyłam na kołczyk kredki i papier i wyszła z pokoju pogwizdując. Co miałem robić? Posłuchałem jej rady, chociaż nigdy przed tym nie malowałem. Mój pierwszy rysunek przedstawiał niebieską twarz króla. Na drugim był smok z dwoma głowami. Na trzecim rycerzy w stalowych zbrojach pędzili na czarnych koniach przez pole. Tak, zrobiłem chyba ze 30 rysunków i stał się cud. Gorączka mi spadła, głowa przestała mi boleć. Przyszedł lekarz i powiedział, to był bardzo niedobry przypadek tyfusu. Myślałem, że nasz pacjent nie dociągnie do przyszłego tygodnia. Ale ja wyzdrowiałem. Sztuka ma właściwości lecznicze. I wtedy to namalowałem swój portret. Tak.